Hello, hello, witam serdecznie, Hanta z tej strony, kolejny Batman dzisiaj i cóż, był pewien problem z Maria, jakiś tam zbir dwóch twarzy. Teraz będzie gadał zbir dwóch twarzy, jak gości już generalnie, znaczy dwie twarze generalnie pojmaliśmy i sobie siedzi w areszcie. No ale sprawa niestety zrobiła się taka, no tutaj wygląda jakby to było dobre pole do walki, ale nic tu nie ma. Słuchajcie, nagrywałem już ten odcinek, zacząłem sobie, zrobiłem odrobinę fabuły, zacząłem robić jakieś poboczne zadania i nic dupy, nic pitruchy, jeb, komputer się wyłączył znowu. To jest dalsza po prostu część problemów z kartą graficzną. Oczywiście nagranie straciłem, no tylko, że problem pojawił się taki, że jeżeli chodzi o Batmana, to jak mówiłem, on ma taki wbudowany system, jak się wchodzi, zamknijcie ryje. Dziękuję. Jak się wchodzi, na samym początku odpala się Batmana, są 4 sloty na zapisy. I teraz pierwsza uwaga, dlaczego nie da się kopiować zapisów z jednego slotu na drugi, nie mam pojęcia, ale niestety się nie da. No i tam jak się wybiera, to można sobie kliknąć wybór jakichś tam zapisów takich, no, backupowych, tak? Czyli coś się zepsuło, czy coś, no i można sobie tam wczytać poprzedni zapis. Ale takich zapisów niestety są tylko 2. Więcej się nie wytworzyło do tej pory. Są 2 takie zapisy i pierwszy zapis, ten backupowy, to jest de facto, kurde, zapis właściwie ten sam praktycznie, który jest zapisem głównym. Praktycznie niczym się nie różnią, to się nie zapisują się tam chyba jakieś tylko małe pierdoły, typu znajdźki i tak dalej, ale wszystkie jakieś główniejsze akcje, misje i tak dalej, to się wszystko zapisuje, więc generalnie nie mam pojęcia, po co to jest. Pierwszy zapis, tak jak mówię, jest równorzędny. No może jakby się ten zepsuł, to jest backupowy ten sam. No nie wiem, jakoś tak to wygląda. Natomiast drugi zapis backupowy to jest ze wcześniejszego etapu gry. No i teraz Batman ma ogólnie tak, że robi backupowe save'y, niezwiązane w ogóle z tymi, bo te lądują w cloudzie Steama. Robi backupowe save'y w dokumentach w Windowsie. Okej, okay, no można by sobie przywrócić, tylko że tam ma jakby, nie wiem, 10 slotów i te zapisy robią się średnio co 2-3 minuty, nawet nie, częściej co 1-2 minuty, więc generalnie wystarczy pograć z 10-15 minut, żeby zapełnić wszystkie te save'y, wiecie, one się nadpisują, więc grając pół godziny, czyli tyle mniej więcej ile odcinek, no to ja już do połowy odcinka ledwo mam dostęp, tak? A przed odcinkiem, jak się cały odcinek zepsuje, to nic nie da z tym zrobić. Druga rzecz, że okej, to są te save'y, no to trzeba by je gdzieś przekleić. No to uwaga, jest oczywiście folder Steam, tam jest user data i tak dalej, wybiera się użytkownika, numerek gry, okej, da się tam, nie, to nie działa. Tam są w ogóle zapisy z jakiegoś 2016 roku, stary system, no dobra, trudno. No to szukam gdzie indziej, no to tam gdzie zainstalowałem grę szukam, faktycznie są jakieś zapisy i wygląda na to, że to są te zapisy, które, wiecie, pokrywają się te zapisy z zapisami w grze, nie? Myślę, no dobra, no to czyli tutaj, czyli coś podmienię i tak dalej. Nie, nic z tego. To, że tam sobie coś usunę, zamienię, dam nowy plik, wiecie, zmienię tylko nazwę tego nowego pliku i tak dalej, to nic nie daje. To wcale nie nadpisuje to, że usunąłem tam jakiś zapis. Nie ma znaczenia w grze. Gra i tak go dalej pamięta. No to mówicie, no clouda musisz odpiąć. No to odpiąłem. Wypiąłem internet. Nic to nie dało. Wypiąłem opcję clouda w Steamie. Nic to nie dało. Gra gdzieś jednak jeszcze głębiej ma zakopane zapisy i pomimo braku clouda, braku dostępu do internetu, i tak potrafi je, kurde, odpalić i po prostu backupowanie takie w plikach nic absolutnie nie daje. Więc zostają te backupy, które nam się wytwarzają. No to teraz zobaczmy sobie na szybko tylko, ile mamy w tym momencie, przepraszam, nie ta zakładka, ile mamy procent gry? 42,5. No mniej więcej tyle miałem właśnie na koniec ostatniego odcinka. Słuchajcie, byłem zmuszony od 28% grać. To było sporo fabuły i sporo akcji pobocznych. No generalnie zeszło mi, no tam, nie wiem, z 2-3 godziny, żeby po prostu z powrotem dotrzeć do tego samego miejsca, w którym chcę być. No cudownie, gro, cudownie. Dobra, słuchajcie, zbywamy Batmobil. Miasto strachu, to jestem z ekranu. Dobra, jesteśmy pod Wayne Tower, pod naszym tym, ale musimy sobie jeszcze wybrać tylko misję, bo nie wiem do końca, gdzie mam jechać. A nie, jednak byłem na dobrym miejscu, tylko musiałem sobie wybrać ten. Dobra,
No jesteśmy, jedziemy do Lucjusza. No i już tu pierwszy błąd. Lucjusz mówi, ej, no ja myślałem, że pan już wjechał. A tu brama zamknięta i nic się nie dzieje. No ale dobra, jesteśmy. Się troszkę rozwaliliśmy rzeczy. No to chyba nie są nasze samochody, jakoś tak z dupy zaparkowane. Tu sobie podjedziemy. O nie! No i mnie tu kurde znaleźli. Nawet wiedzą, gdzie ja pojechałem. Czyli w takim razie można by domniemać, że skoro wiedzą, gdzie po... Oh shit! Że skoro wiedzą, gdzie mnie szukać, to może i znają, no, znaczy, to wiecie, to rycerz Arka może znać moją tożsamość, tak? Co z tymi naszymi podejrzeniami różnymi, no miałoby sens, oczywiście, jak najbardziej. Oto, kto jest Dark Knight, znaczy, no tak, nie Dark Knightem, tylko Arkham Knightem. No, cholera jasna. Wiecie, chciałem sobie przejąć drony. Ale widzę, że nie bardzo mogę. Okej, teraz się uda. Nice, udało się. W końcu. Wolałem tego z tym potrójnym działkiem. O, właśnie tego chciałem przejąć. Ale tam wcześniej był, później rozwaliłem go chyba. Aha, no i oczywiście straciłem całkiem sporo punktów ulepszeń i mam wrażenie, że teraz no, nie odzyskałem tych wszystkich ulepszeń, które wcześniej miałem. Na pewno nie. Chociaż się starałem jak najwięcej zrobić. Więc jednak tych punktów troszeczkę mi brakuje i na pewno inaczej je teraz rozdysponowałem. Okej. Okay. Jesteśmy. Spróbujmy się ulepszyć. No właśnie, no i to jest to, co Ivy mówiła, tak? Musimy wykryć prastare korzenie. Prastare korzenie, słuchajcie, prastarego drzewa i dać mu się odrodzić jakoś. Lucius, we can't risk another incursion. Lock the building down and transfer remote production to Alfred. Consider it done, Mr. Wayne. Good luck with you. No i proszę bardzo, zamknięte. No, tu się coś przekopali do mnie. Dobra, dobra. Najpierw porozwalajmy to. Rozwalajmy sobie te drony. I jak już je mamy, to możemy w końcu użyć sonaru. Sonar wygląda tak. A, w trybie bojowym muszę użyć sonaru. I mamy coś takiego i popatrzcie, na mapie się coś pojawiło. No i popatrzcie, że te prastare korzenie naprawdę są mocno rozwinięte i już praktycznie jesteśmy całkiem blisko od Wayne Tower był. I ten ryk, co słyszycie, to właśnie też jest tego drzewa. Ono słyszy nasze dobijanie się sonarem. Więc nam odpowiada. Tu gdzieś powinien być... Rusie, ała! Ała! Czemu się nie odsuwam mu z drogi? Dobra. Tutaj coś jeszcze jest. Dobra. Tam są jeszcze następne. No chciałbym się ich od razu pozbyć, jeżeli to możliwe. Dobra. Bo się raczej na bieżąco pozbywam tych rzeczy tutaj. Dobra, gdzie to było? No ja już to robiłem. To jest przy takiej kamienicy. Zaraz ją znajdziemy. Ale tutaj już coś nam lata. A, proszę bardzo, wkadł, dostało i rozwaliłem. To będzie ostatni. Tylko niech się pojawi. O, shit. Dobra, koniec. Wzięliśmy i to rozwaliliśmy. Dobra, wracajmy po tą kamienicę. O, jest. I to są dokładnie te tutaj. No, dokładnie te tutaj korzonki, które wystają. I teraz musimy naładować sobie sonar, tak jakby, jebnąć tak mocno,
i pobudzimy ją do życia. Proszę bardzo, przyszła, wypełzła raczej nasza roślinka. No i niby dwie miałyby wystarczyć do wiecie, wyprodukowania tej całej... Oh shit. Do wyprodukowania tej całej, nie wiem... szczepionki, nie wiem, antytoksyny, o, czy pochłonięcia toksyny Scarecrowa, coś w tym rodzaju. Ale ci się coś domyślili, że jest nie tak i postanowili to rozwalić. Dobra, na początek w takim razie, że jeżeli mamy to osłaniać, to weźmiemy sobie zakłócacz. O właśnie, raz. Dobra. No już, już, nic się nie będzie działo. Musimy załatwić tego kurde lekarza. No weźmy tam, rzućmy taką oto kulkę dymu. I teraz możemy sobie tam rzucać jakieś batarangi. Okej, te są nieaktywne, natomiast ten cały lekarzyna, wiecie, w białym stroju, będzie im dawał, leczył ich to raz, a dwa może im dać na przykład elektryczność, co jest strasznie niewskazane, bo jest strasznie irytujące. Okej, czy ja właśnie kogoś zrzuciłem z budynku? Nie, spadł tylko tam na dół. Dobra, spokojnie, ale dlaczego ja nie używam kontry, kiedy oni są odrobinę wyżej ode mnie? Dobra. Jeszcze troszkę. Kontra, dobra. Jakieś gadżety może by się przydały. No, shit, dobra. Ładnie kijaszkiem. Teraz dawaj tego dużego. A, nie zrobiłem tego. Jego należy przeskoczyć i tak bardzo szybko się go wtedy omija. O, jedno kopnięcie i do widzenia. Fajnie, że oni tak nie spadają z tego budynku, nie? Nie ma to sensu, ale nie spadają. Dobrze. No i roślinka nam się tutaj pojawiła. Let's hope we don't need to find out. Stay in the gardens, Ivy. I'll let you know if the situation changes. Alfred, tell me you've found the cloudburst. I wish I could, sir, but I'm encountering rather a lot of interference. No doubt a deliberate attempt to disguise their movements. Czyli sporo znowu jakichś tam pobocznych rzeczy trzeba będzie zrobić, bo próbują zatrzeć ślady, co gdzie się przemieszcza, nie? Yes, sir. In the meantime, there are numerous open cases yet to be investigated. Okej, dobra. No i teraz nam mówię, że możemy sobie... A nie, mamy tutaj oznaczone, że możemy coś zrobić. No w każdym razie tu dostajemy kolejne informacje i tak dalej. Nadal mamy wyspę zablokowaną. I jako, że mówiliście, że jednak fajnie jakbyś pisał, że tu będzie fabuła, tu będą akcje poboczne. Tak też spróbujemy zrobić, czyli dzisiaj zrobimy samą fabułę. Bo ostatnio było dużo poboczników. Okej, a ja w międzyczasie sobie zresetuję nagranie. Okej, w międzyczasie znalazłem tutaj strażaka. Do uratowania. Generalnie, a właśnie. Generalnie jeżeli chodzi o... cały czas włącza mnie to kółko. Jeżeli chodzi o te misje poboczne, to myślę, że tak, to przejmowanie tych całych posterunków, gonienie samochodzików, rozwalanie tych posterunków w góry, czyli ta okupacja i miny, to sobie raczej odpuścimy. Nie będzie musiało być tego koniecznie na odcinku. Mogę to zrobić poza odcinkiem. No, strażacy są tacy dyskusyjni, bo tam no, wszystko też wygląda podobnie, no ale jednak ci strażacy to tam... To jednak są bliższy ludzie, nie? Żel wybuchowy. A, zakłócacza mam niewiele. Możemy zrobić tak. Możemy sobie zrobić kulkę dymną. Jebut! Dzień dobry panom. Aha, okej, bo tutaj ten podwójny knockout zrobiłem. Z zastraszeniem. Czy ja już tutaj kiedyś ich nie biłem? Nie, chyba nie.
Nie, jakiś posterunek kiedyś rozwaliłem, który nie mam teraz jeszcze go przejętego. Ale coś takiego było. Dobra, strażaka uratowaliśmy. To było dosyć szybkie. Całkiem sprawna akcja, myślę. W ogóle jakoś tak sprawniej mi idzie, jak już drugi raz gram. Wiecie, powtarzałem jednak trochę tych misji. No. Thanks, Batman. Where are the others? Tell me they're okay. Don't worry. I'm getting them back. I shouldn't even be here. I was laid off 2 weeks ago. Bunch of people were government cutbacks. Apparently Gotham doesn't need firefighters anymore. Albo już go ratowałem? Coś mi się takiego wydaje. Dobra, wystarczy. Pan Green. Właśnie niewiele tych strażaków mam tu uratowanych, no ale chyba tyle było. Dobra, mniejsza z tym. Jedziemy tam do tych studiów filmowych i zobaczymy, co dalej w fabule możemy robić. Weźmiemy sobie właśnie. Weźmiemy sobie samochodzik. No, i gdzie teraz? Aha, oczywiście nie mam wybranej misji i znowu sobie nie to kółko włączam, co bym chciał. Dobra. Czy tutaj jest czasem nie jakaś ta? Oczywiście, że jest mina. Dobra, wiecie co? Nie zajmujmy się teraz tym. Jedźmy tam, gdzie mamy. To mi się oznaczyło na mapie, to jest najważniejsze. No, bo szkoda tracić czasu. Tego strażaka też mogłem w sumie tylko oznaczyć i tyle. Zajmijmy się tą fabułą. A w następnym odcinku po prostu się zobaczy. No i co ja mam tu zrobić? Tu mi pokazuje? Nie, no. Że do góry. No, niekoniecznie tutaj chciałem. A, pamiętam to. Probably thinking of names for all the little drug bats they'll have. What a lucky boy. She is so lovely. Tak, tak, tak. No, pamiętam, jak ten tu wchodził, nie? Jak on się nazywał? Boże święty. No, Gordon tu wchodził. Open. I tutaj są chyba te osoby przetrzymywane, tak? Ci reszta tych Jokerów, jeżeli się nie mylę. No, co tu się stanie? Jest Alfred. A, no właśnie. Joker powiedział, że siedzi sobie tam Robin. Że tam jest Drake. Not yet. I need him focused on the cure. Sir, it was bad enough keeping Miss Gordon's abduction a secret. This, it's wrong. No. We have to make sacrifices, Alfred. Consider those sacrifices wisely, sir. If he finds out she's gone and you didn't tell him, you will lose him for that. No. On był tam zakochany w tej Barbarze. No, widzicie. Red Robin. Ma, nie, wcale nie chcę rzucać kulki dymnej. No i spotkamy się z Robinem, ale niestety Damian Wayne, czyli jakby czwarty Robin, no nie istnieje w tym uniwersum. Tutaj gadam, gadam. What will my wife say? How many more tests can you possibly need? Calm down, Henry. We're trying to save lives here. Faith, phony, all of them. I'm telling you, Bats. Now I know how Elvis felt. You know, after he died. No tak, jak się czuł Elvis po tym, jak umarł. Bert King. No ten w ogóle nie przypomina. Ale ci te jakby się, no, próbują upodobnić. No to jest, ta laska na przykład, ta Christina Bell, to jest troszeczkę jakby pomieszać Harley z tym, z Jokerem. Dobra, zużyjmy bat komputera. Sir, the long range scanners have not been able to locate the cloudburst. Deploy the Batwing and run a low level thermal scan. We can't, sir. Founders Island is protected by two radar towers connected to a long range missile launcher. You won't be able to get the Batwing or indeed the Batmobile anywhere near there. Aha, no właśnie, dlatego tam nie możemy pójść. If we can just find a way to disable the drones protecting them. Well, there is one possibility. I've identified a special drone that appears to be acting as a relay hub managing all communications. If I can get my hands on that drone, there's a chance we can reverse engineer the security protocols and give me a window. Musimy złapać drona ręcznie, Jesus. A chance, perhaps, sir, but it sounds dangerous, too dangerous.
It's the only way. I'll keep you updated. I still haven't heard from Barbara. Trust me, Robin. She's fine. I need you to focus on the cure. You don't have to do this on your own, Bruce. I can help you. It's under control. We need that antidote. We're getting there. It won't be long now. Look, if you need help, you know where to find me. Ten peleryny z kapturkiem ma i tak dziwnie tak przykurczony jest. Więc musimy znaleźć dostęp do dronu transmisyjnego. Co za w ogóle? Tu się zastanawiam, co tu w ogóle jest. Tam jakieś drzwi w ogóle. Za dużo w ogóle, nie? Mówię w tym momencie, trudno. Nie, bo tak po prostu się zastanawiam, co to za miejsce. Tam są jakieś wieżyczki. To wszystko jest na zewnątrz. Mroźny wybuch. O, weź mroźny wybuch. O kurcze. Fajnie. Mam granaty zamrażające, które już były kiedyś tam. A ten co za? Come clean like you did with Gordon. Ah, but you realized, why break him now when we can crush him later? It's classic Joker. Something truly beautiful is happening, Bats. Dobra. Daj mi spokój. Nie pisaliście mi o tym granacie mroźnym, że tutaj będzie do chwycenia. Bardzo fajnie. Chociaż nie, to jest pierwszy raz, jak tu jesteśmy, faktycznie, bo poprzednio byliśmy tylko w retrospekcji. Bardzo dużo śmiechów słyszę tutaj wokół. Dobra, chodźmy. A, tu jakieś wyzwania. Mniejsza z tym. Muzyka nagle jakoś ucichła. A my się potrzebujemy dostać gdzieś zupełnie nie tu, gdzie jesteśmy. No faktycznie, Poison Ivy owszem była i dosyć nawet była porządnym bossem, tylko... Tylko jakby mało, mam wrażenie, jej było w tym całym wątku. Ona była tylko na samym końcu i to tyle, tak? No to się tukliśmy z tymi całymi roślinkami. Najbardziej chyba w swoich misjach, mam wrażenie, zawsze jest obecny pingwin. Że jego jest gdzieś tam najwięcej, chociaż nie w tej części, ale w poprzednich faktycznie pingwin był najbardziej po prostu widoczny, tak? Się pokazywał, ukazywał. Że gdzieś tam go goniliśmy cały czas. O. Nie o to chodziło, ale przynajmniej jesteśmy na brzegu. Dobra, już niedaleko. Okej, słyszę kolejną muzykę operową i ja już wiem nawet gdzie to jest. Zasadniczo zaraz pod nami. No właśnie, tutaj mamy jedną kontrolę nad drogami. A czekajcie, gdzie to było? To było tu pod spodem. Musimy sobie tylko zejść. Ja sobie pozwolę po prostu to oznaczyć. A zajmiemy się tym w innym terminie. Tak, czołg mnie wykrył. Dobra, walić to tam. Tutaj niestety ten Founder Island jest mocno... Raz, że mocno w przebudowie, a dwa, że mocno obsadzone. Właściwie Arkham Knight sobie przejął to. Aha, muszę się zbliżyć do tego drona, który właściwie jest pode mną. Bardzo dobrze. Communications chip inside that relay drone. I may be able to find a way to deactivate them. Zaktywować. Aha, czyli nie muszę go chwycić. Bo tak mi powiedzieli na początku, że mam go chwycić. A teraz rozumiem, że prawdopodobnie powinienem go... Nie zakłócaszem. Tak, zhaksować? Zaraz zobaczymy, czy jest taka opcja. Nie. Dlaczego nie mogłem go chwycić? A nie, mogę, dobra. Tylko jakoś tak przeleciałem dziwnie obok wcześniej. Coś mu tam wyrwałem i całkiem spoko, nie? Ważne, że się nie kapnął. Co możemy teraz zrobić z tym? Chyba się rozbije. No tak. Bardzo dobrze.
That should give me enough time to take out the two radar towers. Dobrze, że on tego nie mówi, tylko myśli, nie, i to widać. UZH hacker dronu. Chwilowo dezaktywuje systemy namierzające dronu. Okej. Tylko jeden dron naraz można dezaktywować w jednym momencie. Trochę słabo, ale zawsze coś. Dobra, to jest wieża radarowa. A to jest dziabąg do blokowania. Dobra, i jest na nim po prostu licznik nałożony, że hej, przez tyle sekund nie będzie działać. Klasycznie. Nie ma co się bawić w wyłączanie, rwanie kabli, po prostu żel wybuchowy i dobranoc. Okay. Gdzie jest następna? Następna jest gdzieś tam. Zrobimy tak, żeby mnie tu nie widzieli. No i dobra, i teraz zobaczmy, co się tak, nie kłócaj mi tutaj. Dobra, tam jest jeden posterunek do przejęcia, tak by the way. Tak, on się tam kończy, bardzo dobrze, bo mi to właściwie jest potrzebne. A ja sobie to zrobię tak. Okej, LexCorp tu mamy, ale tutaj widzę, że nie bardzo jest chyba. A, jednak coś tam jest, szybkie użycie mroźnego granatu było. Dobra. Mówi, że szybkie użycie jest jakoś tak i tak? Nie. No, czekajcie chwileczkę. Okej, okay, Ania mi tutaj też podpowiada, żebym jednak, wiecie, pamiętał, żeby dosyć często to resetować, to nagranie. Dobra, weźmy, może tak zróbmy. A, okej, okay, podwójne R2. Nie ma problemu. Au, nie o to chodziło. Ale hej, za to możemy faktycznie kogoś zamrozić na jakiś czas. Co jest całkiem spoko. Ci cholerni, kurde, samurajowie mi tutaj w tym napierdzielają. A, nie wiem dlaczego on rzuca w niego, dlatego że jest największy, czy o co tu chodzi, ale zawsze w niego. A te zawsze te szybkie akcje działają dosyć bardzo losowo, bym powiedział. Au, nie, dobra, bigo, bigo, o! O, widzicie, jak szybko, taki szybki obrót i już. Czy ja tego granatu użyję? O, dobra, użyłem. Dawaj go, kurde. Dobra, niewiele zostało, trzech jeszcze, nie, ten ostatni? Ciekawe, tam ci chyba musieli wszyscy oberwać tak krytycznie, dobra, fajnie, udało się. No tak, on im powiedział, że tutaj, żeby uważali. No i co ja mam teraz zrobić? Ja mam tutaj wieżyczki, które są, A, mogę coś tutaj. Neutralizuj urządzenia obserwacyjne. Nie wiem, czy one są faktycznie oślepione, czy nie. Ale wejść tu nie wejdę. Może z drugiej strony jakoś. Gdzie on jest? Co ja mam tu zrobić? A, tutaj mogę jakąś ścianę wysadzić. Jakiś gość jest wbity tutaj w szpagacie. Cudowne. Dobra, weźmy sobie jeszcze jeden żel wybuchowy. Może tędy to wysadzimy, to tu się jakoś dostaniemy na dół. No panie. A to też sobie mogę zdetonować. Nie, to było tylko wejście, tak żeby ich jakoś załatwić. Dobra, tu jest jakiś przycisk dziwny.
Może z tym coś zrobimy. Użyj. Skrzynka elektryczna, no, nie przycisk. Aha, to zrobiłem jakieś spięcie i coś się powinno stać wtedy. Aha, o, otworzą się te całe, dobra. Czy nie było co za bardzo oślepiać, bo on po prostu kuźwa no, nie działał, bo tak sobie wymyślili, żeby nie działało. Dobra, teraz sobie zrobimy haksy. Nie kulka dymna, haksy poproszę. I na 15 sekund jest oślepiony. Nie jest to zbyt dużo, ale wystarczy, żeby się tutaj za niego dostać, zneutralizować. Przy okazji możemy też sobie drugiego zneutralizować, co by nie było. I klasycznie detonujemy wszystko. A, to nie o to chodziło. Tutaj, o właśnie. Zresztą jakiegoś tam dużego znaczenia nie ma, że najpierw zerwał ten komputer. No można było gdziekolwiek po prostu to zdetonować i powinno być dobrze. No i wieże radarowe przestały istnieć. Just the trivial matter of a long-range missile launcher. Once it's been taken care of, I can deploy the Batwing to scan for the conquest. Wyzwanie w postaci wyrzutni rakiet dalekiego zasięgu. Super! I to też na nogach, tak? Muszę wszystko zrobić. Tak. Na pewno. No, dokładnie, idę po was, chłopaki. Trochę ich tu jest. No, możemy tych tutaj zneutralizować szybko. Ale kurde, panie, hak! Gdzie ten hak poszedł? Dobra, bijmy ile się da. Tak naprawdę. O nie, mam bardzo mało życia. Muszę się stąd wydostać i to szybko. O, tylko nie w drona. Dobra. Nie wiem, czy to się tak uda, ale mam taki jeden pomysł. Nie, nie w mapę, tylko tutaj chciałem wejść w to. Bo mamy 5 umiejętności, jeżeli się uda wejść w strój Batmana i coś sobie tu wykupić, a powinniśmy mieć jeszcze jedno ulepszenie, o właśnie, czyli pancerz balistyczny, ulepszony najbardziej, to widziałem, że można, o właśnie, odzyskać całe życie i pancerz, to jest spoko. Rozbij okno, to niekoniecznie. Nie chcę rozbijać okna, ja to bym chętniej jakoś ich zaatakował tym strachem. No ale cóż. A, wróg namierza położenie. O Jezus Maria, serio? Nie możesz wejść jednego piętra przejść? Chciałem zrobić to tak, żeby wiecie, zaczaić się do tego gościa i zrobić mu cichy knockout. Teraz zobaczymy. Aha, tu jest jakiś. Tu sobie wejdziemy z powrotem do góry. Wiecie, najłatwiej po prostu za nich wejść, a następnie. No, na przykład możemy tak też zrobić, a następnie ich zneutralizować bardzo po cichu. Ktoś tam skminił. Muszę go, kurde, rozwalić. Tymi kratkami mogę przejść. Nie, gówno, tam nic nie widzieliście. Okej, i teraz bardzo bym chciał, ale nie mam za bardzo jak. Aha, tu był następny, cholera jasna. No bo właśnie odpaliło tą całą serię. Tylko nie bardzo wiedziałem jak. Gdzie mam dalej iść? A był jeden gość w zasięgu. No trudno. Dwa i tak. Tam jest jakiś ziomek. Może go tędy zajdziemy. Ups. Ups. Wiedzą gdzie jestem?
Dobra, weźmy, wróćmy na górę. Tak jest bezpieczniej. Miało być łatwo. Ahaha. No to was źle poinformowali w takim razie. Bardzo źle. Mhm, tak, tak, tak. Pierdu, pierdu. Chodźmy tu. Co to w ogóle są za miejsca? Znaczy rzeczy takie. Tutaj się coś świeci na zielono, tam coś widzę, można wejść. A, musimy najpierw zabezpieczyć teren niestety. No, trudno. Zobaczmy dalej tu. Tu coś widzę, jest też do zhaksowania. Tylko co mi to da? Jak ja sobie to otworzę? Co to jest? Żaluzje, przeciąż drzwi. Aha, po prostu można było to zamknąć. No to niewiele mi to dało. Oj. Siema. O nie, nie, nie. Ja chciałem ten pazur wystrzelić, nie hak. Au. Nie, nie o to chodziło. Zupełnie nie o to. Możesz, nie wiem, przesunąć dupsko? No dziękuję. Gamoń. Oni się tak pochowali, że ja nie bardzo wiem, co z nimi tutaj porobić teraz. Ale jakbym sobie tu poleciał tak, to możemy sobie tutaj gościa po cichu zdjąć. Czyli jest tu jeszcze ktoś. Ten ziomek tylko. O właśnie, wyrwałem mu broń, teraz mogę go porazić prądem. Mały wybuch też mu się przyda. I jeszcze na koniec granat zamrażający, knockout z lodowym czymś tam, bardzo ładnie. To już tak go dojebałem ile mogłem. Dobra, teraz można tam iść do góry, tak? Tu zapewne coś będzie dało się zrobić. Bo tak widziałem. O właśnie, jest jakiś komputer. Mhm. Teraz musimy się tu przenieść, jak rozumiem, Batmobilem, tak? I podjechać. Mhm. O Jezu, musimy tam wjechać. Shit, to kawałek. Okej, tu jest, widzę, kolejna ta. Ja bym tylko chciał wiedzieć, jak ja mam, gdzie mam jechać w ogóle, bo nawet nie mam zaznaczone nic. Coś tam jest. Przyjmij kontrolę nad drogami, dobra. To jest kolejna poboczna aktywność. Jedna kobra załatwiona. Nie bardzo wiem, gdzie mam jechać. Ale dobra, najpierw zajmijmy się tym czołgami, bo to chyba bez tego nigdzie nie pojedziemy. No tutaj mam jakieś takie... A nie, to dron chyba jest pokazany. Dawaj do góry, bo tu na pewno wyżej musimy wjechać. O nie! Nie słyszał nas, okej, okay, ciekawie. To tyle. Pytanie, gdzie ja mam teraz jechać? Ja naprawdę nie wiem. Naprawdę nie bardzo wiem, co się dzieje, więc nie wiem, czy mam koniecznie. Chyba muszę je najpierw porozwalać. Oh shit! Po wychodkach. Niech mnie nie zobaczy. O właśnie, idealnie. Pewno jesteście tacy pewni tego, że nie ucieknę. Gamonie straszne z nich, nie? Tu sobie zjedziemy na chwilę na dół. Jeszcze dwa zostały. Czy ten jeden jest chyba nade mną, a drugi jest jakoś na tym samym poziomie co ja? Nie wiem, jak czytać tą mapę do końca. Oh shit, jest tutaj. Shit, dobra. Ziemnie nie widzi.
Dobra, już sobie go zdejmiemy. Strasznie głupie są te ich czołgi całe, bo naprawdę nie wykryć takiego wielkiego pojazdu, który się porusza między nimi. Ja wie rozumiem, że bez szelestni i w ogóle, no ale już bez przesady. Dobra, nie wiem, czy on jest, w którą stronę jest ustawiony. Ale gdzieś tu powinien być. Teraz mi pokazał. Aha, on zjechał na dół. O! Jest pod spodem. Jest pod spodem. No, come on. Nice! W końcu, dobra. Hurra! Gdzie mam w takim razie jechać? Bo tutaj mi coś tam... O, teraz mam pokazane dopiero chyba, nie? Wydaje mi się, że tutaj musimy wjechać tędy. O, właśnie. Coś tu... A, tu jest kolejna mina. Ja sobie ją tylko, tak jak mówię, oznaczam na razie. Chwila. Dobra, już widzę, o co chodzi. Najpierw sobie to podciągniemy do góry, nie? Idzie Arkham Knight. O, nic, co masz tutaj? Joker jak zwykle się bawi. A, Batman się ukrył. Okej, mogę sobie wybrać, kogo chcę znokautować. Niestety tych tylko trzech mogę. No dobra, dawaj go. A, biją się. O, ekran mu się psuje. Aha, oczywiście, przyszedł mnie pobić, po czym zniknął. O, nie. Dawaj go. O właśnie, tego dużego też można w te światła wrzucić, co jest całkiem fajne, bo bardzo szybko można ich zneutralizować dzięki temu. Dawać ich wszystkich, kurde, pudełkami i butlami i wszystkim. Musimy ich jakoś tutaj pozbyć ich tego prądu, no właśnie. Nic nie widzę. A, kurde! Ładują ich. Co za gnoje z tych... Słucham? No wiem, ale teraz nie będę resetował ten nagrania. Ania mi tutaj podpowiada, żebym często, wiecie, resetował nagranie, ale no nie w tym momencie. Jak jest akcja. W ogóle powinienem już trochę temu skończyć ten odcinek. Ale po prostu, no, mimo jak, bo akcja się dzieje. Patrzę, szybko zerkam na temperaturę. Temperatura nawet jest niezła. No wiecie, naprawdę, uwierzcie mi, chcę zmienić pasty tak samo na CPU jak na GPU, bo się przyda po prostu pozmieniać pasty i mam nadzieję, że to podziała. No ale w tym momencie po prostu, no, jedna rzecz konkretna blokuje mi taką możliwość, więc no jeszcze chwila i naprawdę zmienię te pasty. Na CPU to się nic nie dzieje, nie? Ale jednak GPU to by się przydało. Aha, no tak, oni szukają, kto to jest. Ghost, Alfred. He's got training and a grudge. Widen the search to include anyone ever committed to Arkham because of me. Sir? You heard me. That's a great many individuals, sir. I know, Alfred. I'm trusting you to narrow it down. No dobra.
W takim razie my z powrotem do komputera i z powrotem do Batmobilu, tak? Obniżymy znowu te tarcze. A Batmobil sobie może tu wjechać. Już całkiem blisko jesteśmy. Sobie zróbmy tak. I hops. Jest, udało się. Wow. Włamanie do dronu nawet możemy zrobić. No halo. Włamanie do dronu, proszę. Aha, bo to tak samo działa jak ten. Jak te czołgi cholerne, shit. Okej, udało się to rozwalić. Dobra, czy uda mi się to? No i Batwing właśnie przeleciał. I to będzie nasz następny krok. Dobra, nocny stwór. Słuchajcie, zrobiliśmy całkiem sporo, jeżeli chodzi o żywidoku. Aha, wybór misji, tak. No, tu jest. Tak, tak, tak. Dobra. No i pięknym widokiem na Batmobil kończymy ten odcinek, który i tak już jest długi. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że takie sytuacje nie będą się zdarzać w przyszłości. Że muszę siedzieć na przykład 2 godziny czy 3 i nadrabiać po prostu zaległości, bo ja pierdzielę, jakie to było wkurzające. No ale dobra, tyle, trzymajcie się, zachęcam do klikania w kartę, zobaczcie co Ania wrzuciła na kanał, komentujcie, lajkujcie. No i trzymajcie się, bye bye.